Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 28. W Piśmie Świętym często spotykał ten zwrot: nie bójcie się. Powyższe słowa Zbawiciel powiedział do swoich 12 uczniów, gdy wysłał ich na misję. Dodał im odwagi, aby nie bali się prześladowań ani śmierci. Największe przeciwności spotykały ich ze strony faryzeuszy i uczonych w piśmie. Nie mogli oni ścierpieć tego, że tak nieuczeni ludzie występują publicznie, głosząc zupełnie nową Ewangelię, czyniąc znaki i cuda. Gniewało ich, że lud słucha tych ludzi. Zazdrość i nienawiść w stosunku do uczniów Pana przybierała na sile. Ta walka trwa do dziś. Jeżeli człowiek narodzony z Boga znajduje pokój i zaczyna chwalić Boga za to, co z nim uczynił przez Jezusa, jeżeli wyznaje, że otrzymał pewność odpuszczenia grzechów i że nic godnego potępienia nie ma w tych, którzy znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Drugi list Piotra, rozdział 3, werset 14. To pobożni tego świata są poruszeni. Mówią wtedy: on zwariował, nic z nim już nie można zrobić, a nienawiść i prześladowania ze strony tych pobożnych dają się odczuć na różne sposoby. Kto jednak otrzymał zbawienie w Chrystusie, ten się takich przeciwieństw nie boi. Wie bowiem, że gdzie jest sprzeciw, tam jest Bóg. A gdzie występuje się przeciwko pozornej pobożności i ciemności, tam są prześladowania. Jakże ważne jest, abyśmy napomnienia Zbawiciela skierowane do Jego uczniów wzięli sobie do serca i abyśmy nie bali się tych, którzy zabijają ciało. Żyjemy w czasie ostatecznym i diabeł pała wielkim gniewem na tych wszystkich, którzy narodzili się z Boga. Dlatego musimy nieustraszenie świadczyć o Bożej mocy i miłości.